Halo, tu Ciapa. Witam Was już w drugim odcinku z laptopa Samsung R530. Ostatnio trochę ponagrywałem o Acerze, więc teraz wezmę się za Samsunga i zrobię parę filmów teraz i pomontuję je, żeby później je powrzucać. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, zaraz Wam powiem czym, ale najpierw sobie go włączmy. Nie będziemy obwijać w bawełnę. Ach, no tak zapomniałem, przecież ten laptop ma problem z dyskiem. Super. No, pomogło. O nie, moja poprzednia instancja już zdążyła się wyczerpać. Trudno. Tak więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się triple bootem. Windows XP, Windows Vista i Windows 7. W poprzednim odcinku, w sumie w pierwszym odcinku o Samsungu, Wam pokazywałem, że właśnie stworzyłem trzy partycje na dysku i na nich będziemy sobie instalować te wszystkie systemy. Specjalnie na tą okazję przygotowałem sobie trzy pendrive'y, na których mam właśnie te trzy systemy, żeby je tutaj teraz zainstalować i zobaczymy, jak to będzie fajnie ze sobą współpracować. Tak więc co, no nie będziemy przedłużać, wipujemy to w pizdu, tylko najpierw może podłączymy sobie pendrive'a z XP-kiem. To jest SanDisk Cruiser Edge 16 GB, na nim jest Windows XP, więc na spokojnie możemy sobie go wgrać, tylko teraz go podłączmy. Proszę bardzo, z tej tutaj strony, a no tak, przecież on się samo zamyka. Z tymi pendrive'ami u mnie jest taki problem, że właśnie jak wpinam je do USB, to one lubią się właśnie tak zamykać, nie? Tak chować się w obudowie i nie mogę do końca ich wpiąć wszystkich tych pinów i nie wykrywa mi tego pendrive'a wtedy. Tak więc uruchom ponownie. W sumie jestem ciekaw, jaka będzie wydajność XP-ka na tym laptopie, bo jeszcze nigdy go nie robiłem. Tak więc dobra, wchodzimy do setup. O, jeszcze zdążyłem. W priorytecie oczywiście, że to wezmę na plus. A, dobra, przecież F6, F5 to się robiło, zapomniałem. Save'ujemy. I butujemy. O kurde. Bo za mój statyw to dosłownie robi krzesło i serio statyw do telefonu, więc jak będzie trochę trząść, to sorry. To wszystko? A, jest, żyje. Instalator systemu Windows. No zobaczymy, czy w ogóle wstanie, czy nie wywali mi blue screena w ogóle. Mam nadzieję, że nie, bo prawdopodobnie tutaj sieci dysk SATA. No, tak jak myślałem. Zapomniałem, że istnieje coś takiego jak AHCI mode, więc no, uruchomiłem. Mam nadzieję, że się nie wypieprzy, jak będę chciał. O, shit. Będę musiał użyć dysku. No po prostu prześwietnie. Dobra, użyjmy znowu tej płytki, bo kurde, zaraz mnie nerwica weźmie i nie wiem co, będzie później ze mną. No cóż, próba numer 2. Mam nadzieję, że Windowsa Vista i 7 zainstaluję na tym trybie, ale mam nadzieję. No dobra, tutaj mamy partycję recovery, to sobie ją jeszcze zostawimy. Tutaj mamy Vista, którą jeszcze nie będziemy ruszać. Na razie sobie zrobimy XP-ka. Chociaż w sumie tu może zrobimy lekkie usunięcie partycji, to najwyżej zrobimy ją jeszcze raz. Zrobimy sobie, otworzymy nową partycję, ona będzie nowa, surowa. Tak więc lecimy z XP-kiem, bo tutaj mamy już sformatowane na NTFS. Mam nadzieję, że będzie tylko wspierane przez XP-ka. No zobaczymy, zostawię go w stanie nienaruszonym. Jak widać, działa. Czyli teraz poczekamy sobie tak z 15 minut, aż się wszystko przekopiuje i powitamy się w graficznej wersji instalatora. Wow, nie było mnie 15 minut i Windows XP wstał! Już instaluję sterowniki. No, sterowniki sterownikami, no ale no, podstawowe sterowniki, no że tak powiem. No dobra, no to standardowo wypełniamy wszystko tak jak leci. No i dobra, czekamy teraz na resztę rzeczy. Już tutaj zrobiłem region i tak dalej, klawiaturę. No i teraz czekamy na resztę. Sieć, Windows, no i rejestr i dziękuję. Teraz tak zauważyłem, nawiasem mówiąc, że mam w posiadaniu Microsoft Small Business Server 2003 R2. Dostałem to ze szkoły, ogólnie, tak kiedyś. Dostałem to ze szkoły, kiedy przeszukiwaliśmy wszystkie stare szafy. No i otrzymałem tak kopię tego Small Business Server, podpytałem się, czy mogę to wziąć. No i zgodzili się, więc jeżeli chcecie zobaczyć materiał o tajemniczym bundlu, no to
Możecie śmiało napisać w komentarzu. Na pewno taki bym chciał zrealizować kiedyś film w przyszłości, jeżeli chcecie szybciej. To nie ma problemu. No a przy okazji, jak jesteśmy przy rzeczach wyniesionych ze szkoły, no to jeszcze mam niemieckie płytki DVD do nauczania. Zawsze coś. No i dobra, XPEC się skończył tutaj kopiować i robić, więc zobaczmy, czy zbutuje. Butuje. Ciekawe, czy usłyszymy muzyczkę z OBI. Fajnie by było. Kurde mać, to automatyczne nastawianie jasności. To jest tragedia, już to muszę zablokować. Aby poprawić wygląd elementów wizualnych, system Windows automatycznie dopasuje rozdzielczość ekranu. Pięknie. No i czy będzie muzyczka? Niestety nie. Ale pa, grunt w torze chociaż działa. Nasz tutaj Windows. Winbows. XB. O. Działaj, o, działa. Pojawiła się ta pierdoła. System Windows XP, zapraszamy. No i ja wiem, co tutaj zrobić, więc nie musisz mi tu pomagać. Szybko przebrnę przez to, jak przez masło i lecimy dalej. Dziękujemy, gratulacje, możesz już zacząć pracę. Spoko. No i XP wstał. Na razie. Zaraz zobaczymy, jak będzie na pulpicie. O mój Boże. Mamy XP-ka, ale mi wybrało obrazek. Skateboard! Zobaczmy, czy obsługuje natywną rozdziałkę monitora z marszu. Prawdopodobnie nie, ale sprawdźmy. No nie, nie obsługuje natywnej rozdzielczości, czyli trzeba zainstalować sterowniki. Zobaczmy, czy wykrywa wszystko. Menedżerze zadań, czy dwardzenie, czy co innego. No oczywiście, że wykrywa. 3 GB RAMu, dwardzenie na 0% jest w ogóle. Więc bardzo fajnie. Akurat taki XPEC to będzie dla tej maszynki bardzo lekki system. Więc fajnie. Jeżeli zrobimy triple boota, to na pewno tutaj wepchnę dużą ilość gierek oraz aplikacji takich starszych, plus do tego ten programik, którym mogłeś sobie DOSa odpalić. To był ten Magic EMS chyba, czy jakoś tak, zaraz sprawdzę, upewnię się. A, EMS Magic, dobra, EMS Magic. Tak więc, no tutaj jest partycja z Vistą, to sobie ją możemy sformatować i nazwać tak jak wtedy, Vista, żeby nie było tutaj gówna. Czy ja nie zaznaczyłem szybkiego formatowania? Dobra, formatowanie skończone. Dobra, tak więc SDI zajmę się trochę później, bo jestem teraz obecnie zajęty. Robię dosłownie trzy rzeczy na raz. Jest godzina w pół do ósmej. Prawdopodobnie wrócę do nagrywania filmu gdzieś o 22, bo muszę coś tam skończyć robić, tak więc skip w czasie. No i dobra, mamy już godzinę przed 23, tak więc zabierzmy się za wgrywanie sterowników. Tak zauważyłem, że laptop wykrył mi kamerkę? Zaraz zobaczymy. Welp. Wykrył. Bardzo zadziwiające, naprawdę. Ja myślałem, że XPEC nie będzie miał większości sterowników, ale miał akurat kamerkę i co mnie naprawdę ciekawi, nie? Niemożliwe. No i to właśnie jeszcze bardziej podkreśla fakt, że laptop jest dobry do XPEC-a. No, albo nie. Nie, no, zobaczymy w sumie. Jak na razie widzę, że mu brakuje trochę driverów, ale to na spokojnie się dogra. Dobra, Windows XP. Zobaczmy, ile mamy sterowników. Uff, pizdu. Trochę ich jest. Widzę, że też do Integry tutaj się znalazło do XP-ka. Tylko na razie widzę, że dźwięku nie ma. Jest jeszcze serwis pod HDMI. Ciekawe, czy w ogóle HDMI działa na tym laptopie pod Windowsem XP. Zaraz zobaczymy. Niech robi swoją powinność. Sieci bezprzewodowe wykryte. Widzę, że już troszeczkę rzeczy poinstalował. No tylko z dźwiękiem się trochę wyrąbał. Ale to nic. Na spokojnie i tak dźwięk sobie zrobię z ręcznych sterowników. Zobaczmy, czy wykrył sieci. Wykrył! No to dobra, restartujemy. Zobaczmy, ile rzeczy się zrobi. Już się boję. Tylko najpierw sobie wyjmę dysk. No, nie mogę. Trudno. Muszę prosto. Robię tak niestety właśnie z moim dyskiem, bo kurde mać, jak czekam i czekam i czekam, aż on chce się wypiąć, to nie może, bo albo coś z niego korzysta, albo nie wiem. To jest takie denerwujące, że szok. Gdyby nie ta matryca uwalona, to byłby happy, ale niestety no, jest jak jest, nic z tym nie zrobię. Także zrobię jeszcze tylko i wyłącznie dźwięk i przechodzimy do Visty. Wyodrębnij wszystkie, tutaj akurat mam wszystko w zipie, idealnie tutaj mam jeszcze pliczek ze sterownikami pod Windowsa XP. Pliki zostały pomyślnie wyodrębnione z archiwum zip. No to instalujemy, zobaczymy, czy uświadczę dźwięk, czy też nie. No, fajnie by było, jakby to pierwsze się stało. Test sound driver.
O! Jest! Jest dźwięk. Wystarczyło, że się dziad wypakuje. Dobra, restart. Oh my god! Jest! Mamy dźwięk na XP-ku. Let's go! Już słychać po moich reakcjach, że jestem happy. Czysty seks. Tak więc przejdźmy do Visty. Ja mam cały czas dziwne wrażenie, że jak będę chciał zainstalować Vistę, to mi nie znajdzie dysku twardego przez emulację właśnie tego nie AHCI, tylko IDE jakby. No cóż, zobaczymy najwyraźniej za chwilę. No, uruchom ponownie. Niech się dzieje. Cokolwiek. Także dobra, F2, wchodzimy do BIOS-u. Weźmiemy sobie, zmienimy priorytet. A, dobra, już jest na pierwszym miejscu, to nieważne. No i zobaczymy, czy wstaniesz. Nie, no raczej wstanie. No. Windows is loading files. Kurde, Macie, jest już 23. Nie no. Zrobię film na jednym biegu. Coś czuję, że na tym kanale najczęstszym systemem będzie chyba Windows Vista. Wiem, pałam do niej taką sympatią, no nic na to nie poradzę, no nic. Dobra, Windows Vista Ultimate, edycja została wybrana i uwaga, teraz módlmy się, żeby dysk został wykryty. Jest wykryty. Lecimy dalej. Już się bałem, już dosłownie język mi stanął w gardle, myślałem, że to mi się nie powiedzie, ale udało się, jak widzę. Tak więc no, niech się teraz pliki skopiują i się rozpakują, niech to się robi, ja z dwu. A tak nawiasem mówiąc, jak mi się to kopiuje, to naprawdę chciałbym wam podziękować za kolejny przyrost subskrypcji. Patrzcie, jak to wszystko szybko rośnie. Naprawdę, doceniam każdą subskrypcję na moim kanale, naprawdę. To mnie bardzo uszczęśliwia, jak widzę, jak ta liczba naprawdę szybko rośnie. Jeżeli chcesz być jednym z moich widzów, możesz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, abyś miał powiadomienie o następnych filmach, bo robienie filmów o informatyce to naprawdę jedna z moich pasji pobocznych, a uszczęśliwia bardzo, dziękuję. No i teraz zobaczmy, czy będziemy mieć widok na bootloader. No to za momencik, chwila. O, właśnie teraz. Mamy widok na bootloader. Teraz już mamy oczywiście nowszy bootloader od Windowsa Vista w górę. Wcześniejsza wersja systemu Windows to jest Windows XP, ale to na spokojnie sobie zmienimy w MS Configu, będzie pisać sobie Microsoft Windows XP. Dobra, Windows Vista jest już tutaj na końcówce dosłownie instalacji. No jeszcze tak chyba z 5-10 minut. No więc no, zobaczymy, co tu się stanie. No tak tutaj jeszcze powiem, podpiąłem sobie pod mojego kompa pendrive'a z byłym już Windows XP, który mi tutaj nie chciał wgrać na tego laptopa i robię na nim Windowsa 8. To będzie już na kolejny filmik z Samsungiem odnośnie filmiku, który będzie pokazywał, jaki najnowszy system można wgrać na tym sprzęcie. Ukaże się on na pewno w nowym roku, więc na spokojnie, na luzie. Ach, no tak, będę musiał jeszcze poświęcić jeden z moich trzech pendrive'ów, a nie, na tym mam dane, to nie. Na jeden z dwóch pendrive'ów, tym razem na Windowsa 10. A może być ten. To sobie go odłożę tutaj i niech sobie leży. No a ta to szybka, tutaj to będzie prawdopodobnie Windows 11, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że 11 uda mi się tutaj zrobić i będę patrzył, jak ona się poci dosłownie, jak mój komputer wylewa swoje ostatnie soki wydajności, jeżeli chodzi o pracę. Ale dobra, więcej już nie będę gadał, zaczekajmy, aż się nam tutaj ta instalacja dokończy. No i jesteśmy w OBI, dobra, no to robimy. Dziękujemy! No ja też dziękuję. O Jezus, jeszcze zapomniałem o... zapomniałem o benchmarku WinSAS. Kurw. Ło, ho, 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 jesteśmy już na Viście. No i tak jak poprzednim razem, nie mam Integry, więc muszę sobie użyć SDI, żeby wszystkie sterowniki ogarnąć. Ale audio już od początku jest, więc coś za coś. No, już widzę dobry początek z tą Vistą. Kurde mać, chyba za szybko się pospieszyłem. Fajnie. Fajnie, mogę się pobawić zegarem teraz na próżni. No weź, ogarnij, no. Co on odpierdala? No to Vista ma coś ze sobą, czekaj chwilę. Kurde, Vista mnie tutaj zaczyna powoli trollować. Mój dysk
Mój dysk, który teraz sobie tutaj świeci, nie wykrył się w niej i muszę teraz restartować kompa. Nie wiem, co się stało, ale zaraz zobaczę. Czajcie to, że dysk wykrył mi się po minucie? Musiałem dosłownie minutę czekać, aż mi się eksplorator odwiesi, no ale teraz już mogę instalować chociaż sterowniki. Super. No dobra, wszystkie sterowniki zainstalowane, no to uruchamiamy ponownie komputer, zobaczmy, co tu się dzieje. No ale jeszcze tak przed ponownym uruchomieniem, sprawdzę coś w MS Configu. Bo tutaj tego nie ma, tutaj to nie pisze. Albo to jest gdzieś indziej zaszyte, albo... Nie wiem, zaraz zobaczymy. Zasięgnijmy porad internetu. Ale to później, bo na razie nie mogę nic znaleźć, jak mam laptop i inne rzeczy na biurku. Tak więc dobra, uruchommy ponownie komputer i zobaczmy, ile rzeczy działa. O Boże, co? On jeszcze chce mi aktualizację robić? A, w dupie. No i są wgrane. A sterownik do Wi-Fi? Je. O. A gdzie Wi-Fi? Są dostępne sieci bezprzewodowe. Dopiero tutaj. No dobra, wszystko jest. Dobra, tak więc Windows Vista jest gotowa. Tak wstępnie, bo na razie ma sterowniki wgrane. Tak więc przyszła pora na siódemkę. Ostatni rzut oka na to, jak to wszystko na razie wygląda. Vista mi zebrała trochę miejsca już tutaj w porównaniu do XP-ka. No, zabrała nam 17 GB, XP nam zabrał ile? Prawie 4 GB. To i tak lekko. No więc co? Restartujemy i robimy siódemkę. Sprawdzę dla Hecy jeszcze jedną rzecz. Kliknę sobie F4 do recovery. Faktycznie. Widzę, że miał rację z wejściem do recovery. Już niestety tego nie mogę zrobić. No cóż. Nic już na to nie poradzę. Dobra, press any key to boot from USB. Kurde, szkoda, że nie będę mógł wyjść do recovery. Bo tam były aplikacje OM-owe. No ale dobra, trudno. Zawsze mogę sobie je ściągnąć z internetu. No tak, poza tym to i tak, kurde, aplikacje były pod 32-bitowy system. Sam i tak system był 32-bitowy na recovery, co było śmieszne. Windows 7. Dobra, robimy. Dopiero teraz zauważyłem, że istnieje opcja Professional VL. Kurde mać, no w porę. Pomimo, że właśnie ta partycja jest... No to już nigdy do niej nie powrócę. Niech sobie rezyduje dla pamięci. No to robimy. Windows 7. No i znowu czekamy 20 minut. ZW. No i dobra. Laptop się zrestartował. No i teraz mamy 3 pozycje. Będę musiał zobaczyć, kurde, jak tą wcześniejszą wersję systemu Windows zmienić. A ja wiem, jak to się zmienia, ale muszę sobie przypomnieć. I forgot. Windows 7 Professional. No, nareszcie jesteśmy na OBI. Także standardowo wypełnimy go. System Windows finalizuje ustawienia. Pokers. Wersja narzędzia do obsługi obrazu wdraża... zapomniałem jeszcze o tym. Ja akurat mam tutaj specjalną wersję Windowsa 7 z aktualizacjami, no i jeszcze chyba one będą się teraz robić. Ups, no dobra, trudno, ale patrzcie, przynajmniej będę mieć już aktualizacje w locie zrobione, więc coś za coś. Tutaj wszystko, jakieś te pakiety, jakieś inne tutaj aktualizacje się robią. 64-bitowe oczywiście. No to chyba... to wszystko? Ja myślałem, że coś jeszcze mi dogra, a tu... Tylko jedna. No dobra. No i jesteśmy na pulpicie Windows 7. A to co? Microsoft Edge? Hell nah, man. No trudno. Najwyżej będę mieć nowszą przeglądarkę. Tylko, że śmieciową. Niby Chromium, ale napakowane zbędnym gównem od Microsoftu. Tak więc mamy Windowsa 7. Zabiera ociupinkę więcej niż Vista. Świeża. Tak więc zainstalujmy sterowniki. Mam nadzieję, że się nie zwiesi jak poprzednik przy ładowaniu. A nie zwiesił się. Zaznacz wszystkie oprócz dźwięku. No i instalujemy. No i dobra, sterowniki skończone.
Tak więc restartujemy. Przygotowywanie do konfigurowania systemu Windows? Co on, znowu mi chce update'ów szukać? No co za typ. Najbardziej ciekawi mnie, dlaczego Windows 7 jest bez Microsoftu. No kurde, Microsoft. Okej, mamy Wi-Fi. Się szybko połączę. Dobra, podłączone Wi-Fi. Tak więc mamy Windows 7 gotowego. W stanie surowym, ale jest. No i Windows 7 lekko wyprzedza Vistę pod względem zajęcia pamięci, 18 GB, także nie jest źle. Sam ten dysk ma 320 GB, więc dużo tutaj zmieścimy kontentów, jeżeli na przykład przyjdzie czas na testy, czy na co innego, inne wsio. Dobra, tak więc sprawdźmy jedną kwestię jeszcze, przed zobaczeniem, czy wszystkie systemy bootują. Muszę zobaczyć, czy da się zmienić stringa wcześniejsza wersja systemu Windows. Gdzieś widziałem teraz, jak to zrobić, więc spróbujemy to przetestować. Trzeba według poradnika wpisać bcdedit. Aha, odmowa dostępu, ciulu. Zapomniałem, że trzeba ładować wiersz poleceń z administratorem, żeby to działało. Tutaj mamy wszystkie informacje odnośnie butowalnych tutaj rzeczy i tak dalej. I to nas interesuje tutaj. NTLDR, wcześniejsza wersja systemu Windows. Opis można łatwo zmienić, wystarczy dobrze wpisać komendę. Ale jako, że jestem goofiach użytkownikiem Windowsa i mogę zapomnieć się o innym znaku i się już system wywali na pizdę, no to muszę najpierw to wyeksportować gdzieś na dysk. O, na przykład tutaj. W razie W, w razie czego tutaj mam kopię zapasową, to sobie wczytam, jak coś tu mi się wypieprzy. Tak więc wpisujemy bcdedit/set i teraz w nawiasie takim klamrowym wpisujemy teraz NTLDR, nawias klamrowy, wpisujemy description i w cudzysłowie piszemy Microsoft Windows XP. Tak więc klikamy Enter i w teorii to nam się tutaj zmieniło, zobaczmy. Dokładnie, zmieniło nam się tu wszystko. Tak więc zmieńmy jeszcze nazwę dla Windowsa 7, bo to mnie też będzie trochę dręczyło, Current. I zmienimy sobie na Microsoft Windows 7. Sprawdźmy, czy się zmieniło. Zmieniło się. Tak więc dobra, po restarcie zobaczymy teraz, czy wszystko będzie grało. Tak więc dobra, teraz sprawdzamy, czy wszystkie systemy się uruchomią. Oho. Widzę, że coś spartoliłem. Ciekawe, co się stało, bo wpisałem dobrze komendy. Ty! Co? On wlazł do recovery? Ty, wracaj mi do Windowsa, a nie do recovery. Teraz już po fakcie. Ja już zainstalowałem triple boota, no ja nie chcę wracać do 32-bitowej siódemki. Co tu się stało, ty? Panie, panie, co to kurde jest? Koncert życzeń? F8. Kurde, Macie, ja myślałem, że zechlałem boota, a widzę, że normalnie wstaje, nie? Tylko z jakiegoś powodu zawczasu wleciał do recovery, nie wiem dlaczego. Wszystko działa. No więc mamy Windows XP, Windows 7, Windows Vista. No Vista będzie na dole, bo siódemka, nie? No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Zobaczmy, czy wszystkie te trzy systemy teraz się zbutują. Zobaczmy XP-ka. Wstaje. No i pięknie, wszystko w swoim należytym porządku. Wszystko działa. W ogóle sprawdźmy tutaj msconfiga, zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego pisze. Ach, no tak, zapomniałem, przecież tutaj nic nie ma, w XP-ku jeszcze tego nie było. Bo chciałem podejrzeć, czy będzie lista właśnie tych systemów do zbootowania. To wszystko jest w boot INI, tylko że to jest wszystko schowane. Także dobra, XP wstaje. Zobaczmy teraz, co na to Vista. Wstaje. W Viście... Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Chyba będzie tylko Vista widoczna. A nie, jest jeszcze Windows 7. Windows 7 tylko się przestawił na domyślny, bo to wiadomo, to jest najnowszy system operacyjny, więc tu akurat nie ma żadnych pytań co do tej kwestii. No i na koniec jeszcze zobaczmy tak profilaktycznie, czy Windows 7 wstanie. No oczywiście, że wstanie. Przecież to jest domyślny system operacyjny, no to czemu miałby nie wstać? A znak zachęty to gdzie? O, dobra, dziękuję. Tak więc widzę, Windows 7 wstał bez żadnych problemów. Tak więc no... To chyba byłoby na tyle, co nie?
Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś sugestie co do moich laptopów, na przykład tego Samsunga albo mojego Acera TravelMate, to możecie napisać w komentarzu. Na pewno ja kiedyś tam zrealizuję. Jeżeli nie jesteś moim widzem, a interesują Cię takie treści, które robię, możesz zostawić subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek, abyś miał powiadomienia o następnych filmach. Naprawdę to docenię. Tak więc co? Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym. See you.